Idealnie. Ale to kilka zdjęć trzeba, to z przodu. No, ale... Będziesz płakał. Nie będę. Nie będziesz. Siema Kuba. Siema. Co robisz? Odpalam imprezę ostatni raz. O. Pali. Oj. A stójkę zrobisz na MRF-ie? Na zgaszonym? Nie dużo, ale trochę. O! No kozak jesteś! Jakieś o. Człowiek w kapturze z wodą? Oj! It's just me against the world. Round and round I'm... Jaki środek? Słuchaj, jak na sucho przetrzesz, to potem bierzesz tym. No. Fast cleanerem. No. A potem zrobimy na błyszczaczem. Okej? Okay? Mam spluwę. Pokaż spluwę. Poleca Kuba. Poleca Kuba. Kuba, teraz szmata i jechane. Teraz o, taki płyn. No, teraz co jest brudne, no to teraz tym płynem pokrywy, silnika. Tym, no. No, szmatę ci dam. Co, schodzi? Ale te manetki zlochrałeś? No, jedną manetką. Co ty robiłeś tą manetą? Brum, brum. Brum, brum, robiłeś się. O, zaczęło nawet ci błyszczeć. No. Dobra, teraz taki środek to jest odświeża i chroni kolor na i nabłyszcza i tworzy powłokę. Jeszcze łańcuch nowa bajkiem. Pożegnanie z MRF-om. Dzięki Nowabajkowi to będzie jak nówka. Większy Kuba. Ty zawsze mi na złość robisz. Przyniósł skarbkę. Większy tu po lewej masz. Tam masz. Na... Odwróć się w lewo. No to, no. Wiesz, się wybrać, ale nie myślałem, że to są za duże. A to jest taka jedna wielka kartka i mówię, nie, to jest na pewno za duże. Tomek, nie pucuj tak, nie pucuj. Bo farba zejdzie. Będzie od pierwszego właściciela. To tak nie może być. Niebity, garażowany. Bany. Kuba płakał jak sprzedawał. No. Dobra Tomek, podnieś go. Podłóż Kuba kartkę. I możesz kołem kręcić. Czekaj, tutaj dam. No. Dobra, teraz tu. O Jezus! No widzisz? Kręć. Kręć. Nie marudź. Endurowiec nie patrzy na takie rzeczy. Dobra, go. Koniec. Dobra. Kierowca niepalący. No, niepalone było. Kuba, teraz patrz. Teraz na błyszczacz lecimy. O nie, ja tym nie będę smarował, bo jak mi znowu do oka wleci, to ja się od tego odsuń. Ty to pamiętasz. Ale to wejść w tą stronę. Wtedy to dziadek przypadkiem zrób. No, to, ale z marem do łańcucha. A, no właśnie. To nie dynsaj tak nie, na oko. Tam, w tamtą stronę. I teraz? No teraz, no to no wszędzie, na plastiki dajesz. Aha. Na rurę wydechową. Tak jakbyś plaki zrobił. Ale tak wiesz, dokładnie, a nie na to. Chyba. No. Ale zobacz, ładnie wygląda. No, umereska. No. Za wlepy to dodatkowo by trzeba było dopłacić do niej, wiesz? To ile? Nie wiem, no z 500. 500. To jest 2,5 tysiąca. 500 plus. Ała. A to są te majstry, co to zrobiły. No. Teraz tak, jak zrobić dobre zdjęcia do sprzedaży? Chyba ci mają to wyprowadzić, nie? Tak jest. No.
Musimy stworzyć jakieś tło. Tło to będzie tutaj ta nasza ruleta. Słuchaj, MRF trzeba postawić na stojak. Poczekaj, Kuba, dobra. Ja jedę, jestem, jadę, widzę. Ty chcesz ze zdjęciem być? O, to jest dobre. To jest dobre, tak na pewno sprzedamy. Pójdzie normalnie... Świat. Zobacz, jak wygląda łańcuch nasmarowany, Kuba. No widziałem właśnie. Zobacz. Patrzyłem. Zobacz, jak pięknie to wygląda. Dobra, to jeszcze Kuba odpal, żeby było wiadomo, że ona pali. Ja jestem rajderem, to szczerze. Lecę enduro, nie lecz rowerem. Do MRF-y jeszcze dokładamy oryginalne siedzenie. Także wbijajcie na OLX-a. To co, to nara, nie? Nara! Heju! A jak zachęcisz przyszłych klientów do zakupu MRF-y? Nie wiem, czy dokładamy wlepy, siedzenie, coś jeszcze. Powiedz, ile lat nie jeździłeś? 3 lata, tak? 3 lata, tak. Nigdy nie zawiodło? Nigdy. Tyle coś, ten silnik, szynek dostał od ciebie. No, a była zabocona i jeździła. O, ja cię. I to jest twój wydech do nowego kłada. Enduro to ma największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro, jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz.